jeśli chodzi o sprzęt, no to naprawdę jest wysokiej jakości. Mi się podoba, że jest łatwe w użytkowaniu i jest tak rozszerzone, że jeszcze właśnie są frytownice i jakieś maszynki do makaronu, że po prostu jest to rozbudowane, że mamy jednak chęci i osiągnięcia, że możemy coś robić dalej, że możemy się rozwijać. Oddajemy ostatni etap inwestycji, która jest taką częścią większego dużo projektu. Projektu o zasięgu regionalnym i potrzeba tego projektu ona się wzięła z rozmów z biznesem. Okazuje się, że oprócz tego, że potrzebni są naukowcy, menadżerowie, to bardzo potrzebni też są fachowcy z różnych branż i te branże zostały zdefiniowane i w kontekście regionalnym, ale także i tutaj lokalnie. I mamy takie szczęście w Opolu, że mamy taką specjalną, wyspecjalizowaną jednostkę, w której odbywa się kształcenie praktyczne w różnych zawodach szkół w tej chwili obecnie branżowych i właśnie w tym obiekcie zrealizowaliśmy szereg inwestycji. One dotyczą branży samochodowej, to jest branża obróbki metali, obrabiarki CNC, także OZE, także bardzo ciekawe właśnie branże, jeśli chodzi o kształcenie praktyczne. I dzisiaj to jest ostatni podprojekt tego większego projektu, którym myśmy otrzymali dofinansowanie na około 6 milionów złotych. Natomiast on konkretnie dotyczy branży gastronomicznej, więc tutaj będą kształceni szefowie kuchni. Ogólnie projekt wynosił, plan tego projektu wynosił 6 milionów 300 tysięcy złotych. Obecnie wydaliśmy 6 milionów 160 tysięcy złotych. Tak zamykamy wartość inwestycyjną tego projektu. Pozostała reszta to są oczywiście wydatki bieżące, które jeszcze będą wydatkowane. Jeżeli chodzi o wartość dofinansowania tego projektu, to wynosiła 75%. Tutaj odbywają się zajęcia praktyczne, czyli już takie przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Tego, co będą wykonywać jako przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych. Jest naprawdę bardzo fajny sprzęt na tej pracowni. Jeszcze liczymy na to, że będzie jeszcze lepsze to wyposażenie, ale naprawdę jest bardzo wysoki poziom wyposażenia. Dzieci mogą pracować na bardzo nowoczesnym sprzęcie i naprawdę jesteśmy zadowoleni z tych pracowni.